Was, Gorzelec, byliśmy troszeczkę rozbici po niezbyt udanym sezonie. Patrzyliśmy z niepokojem, co da nam przyszłość, co przyniesie kolejny sezon. I wtedy do Zgorzelca przyjechali oni. Boban Mitew i Saszo Filipowski. Rozpoczęli tu pracę i przez kolejne miesiące i kolejne lata dali nam kibicom koszykówki, kibicom Turona Zgorzelec wiele radości i największe sukcesy w historii klubu. Boban, Saszo, chciałbym Was poprosić tutaj na mnie. Zapraszam. Chcielibyśmy Wam gorąco podziękować za ten czas, który spędziliście w Zgorzelcu, za te chwile szczęścia, które daliście nam kibicom, za te dwa srebra dla Turona Zgorzelec. Chcielibyśmy Wam podziękować kibice, ale chcieliby Wam podziękować także działacze sportowi. Chciałbym poprosić tutaj przedstawicieli sponsorów koszykarskiego klubu ze Zgorzelca, przedstawicieli Polskiej Grupy Energetycznej. Widzę, że jest z nami pan prezes Stanisław Żuk, prezes kopalni brunatnego Turów. Zapraszam serdecznie również pana Józefa Kozłowskiego, przewodniczącego Rady Nadzorczej Koszykarskiego Klubu Sportowego Turów-Nosa. Zapraszam do nas także burmistrza Rafała Golicza, który jest wielkim kibicem koszykówki. Zapraszam Roberta Witkę, kapitana Turowa Zgorzelec i przedstawicieli klubu kibica. Zapraszam przedstawicieli klubu kibica Tur i zapraszam przedstawicieli kibiców z zaprzyjaźnionego miasta Gernic. To jest właśnie ten moment, kiedy tobie, Saszo, tobie, Boban, chcielibyśmy gorąco podziękować, a jest za co! To oni dają nam dwa tytuły wicemistrzów Polski! Dziękujemy! 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 Saszo, Boban, dziękujemy! Wiemy, że sercem zawsze będziecie z naszym klubem. Zawsze będziecie z Turowem Zgorzelec! Jego asystent, Boban Mitew.
Dziękuję.